Dzień dobry, Jarosław Walkowicz. Witam Państwa w debacie Nowej Konfederacji. Czy lepszy kapitalizm jest możliwy? Czyli wokół książki Mała Degeneracja Stefana Sękowskiego. Chciałbym zachęcić Państwa do subskrypcji naszego kanału na YouTubie. Wystarczy nacisnąć czerwony przycisk subskrybuj poniżej filmu. Odwiedźcie nas również na Twitterze oraz na Facebooku. Znajdziecie tam nasze najnowsze materiały. Przede wszystkim jednak zapraszam dzisiaj na stronę internetową Nowej Konfederacji, gdzie znajdziecie m.in. nasze wydawnictwo, a tam książkę Stefana Sękowskiego Mała Degeneracja. Tymczasem przesyłam podziękowania naszym partnerom, Związkowi Przedsiębiorców i Pracodawców, Google Polska oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Teraz już zapraszam Państwa do debaty, którą poprowadzi redaktor Paweł Oksanowicz, dziennikarz Muzo FM i gospodarz biznesowej audycji radiowej Bizon. Życzę udanej dyskusji. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie i dziękuję za możliwość poprowadzenia dyskusji o tym, czy lepszy kapitalizm jest możliwy w niebyle jakim gronie i nie wątpię też z tego powodu, że dojdziemy na pewno do konstruktywnych wniosków, o ile nie zmienimy kapitalizm podczas naszego spotkania z Państwem. A tymi gośćmi są pani profesor Elżbieta Mączyńska, nasz gość jest profesorem ekonomii i prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Pani profesor, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jest z nami pan profesor Robert Gwiazdowski, prawnik, ekspert m.in. Centrum imienia Adama Smitha. Panie profesorze. Dobry. A także pan doktor Maciej Bukowski, doktor ekonomii, prezes ośrodka WIS Europa. Dzień dobry panie doktorze. Cieszę się bardzo, że dołącza pan do nas. Dzień dobry, tak. Jest z nami również pan Piotr Wójcik, publicysta ekonomiczny, współpracownik m.in. Krytyki Politycznej. Panie Piotrze, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. A także pan Stefan Sękowski, wicedyrektor Nowej Konfederacji i szef działu publicystyki Nowej Konfederacji, doktorant ekonomii na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Muszę powiedzieć, że ostatni z przedstawionych przeze mnie gości to właściwie gospodarz, dlatego że po pierwsze reprezentuje Nową Konfederację, a po drugie to wokół książki Mała Degeneracja Stefana Sękowskiego. Właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób można poprawić kapitalizm. Żeby to się stało, żebyśmy otworzyli dyskusję, wypada mi jednak zapytać w ogóle o samo hasło, o samą książkę Mała Degeneracja. To jest zbiór tekstów, które napisał pan, tekstów publicystycznych w Nowej Konfederacji od 2014 do teraz, ale samo hasło jest na tyle ciekawe, że poprosimy o krótkie wyjaśnienie go. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu bardzo serdecznie za zgodę i chęć dyskutowania na temat kapitalizmu, no i małej degeneracji również. Mała Degeneracja jest zbiorem artykułów nie tylko z Nowej Konfederacji, ale także z innych mediów, między innymi z Tygodnika Powszechnego, Gościa Niedzielnego, z kilku również innych mediów, do rzeczy Rzeczpospolita chyba też, o ile dobrze pamiętam w tej chwili. Także jeżeli ktoś zna moją publicystykę z Nowej Konfederacji, to nie musi się obawiać, że wszystko będzie powtórzone. Nie sądzę, żeby ktokolwiek oprócz mnie czytał wszystkie wcześniej. Ale wracając już do samej książki i Małej Degeneracji, no to samo hasło, które opisuje później w posłowiu, sam tytuł, no odnosi się w dużej mierze do polityki, ale dzisiaj chciałbym się skupić głównie na kwestiach gospodarczych, ekonomicznych, których oczywiście nie da się tak zupełnie oddzielić od polityki. Mianowicie, jak spojrzymy na ostatnie 30 lat, często to jest jakiś taki punkt odniesienia w dyskusjach politycznych i nie tylko, od 1989 roku bardzo wiele nam wychodzi. To trzeba przyznać, jak patrzymy na wskaźniki gospodarcze, a jednocześnie cały czas pojawia się utyskiwanie, że to się nie udało, tamto się nie udało. Ja też zresztą bardzo często utyskuje i to też w tych tekstach wychodzi. Teraz jest pytanie, skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle, jak się nam często wydaje, i to z różnych stron, obserwując rzeczywistość. Wydaje mi się, że to wynika w dużej mierze z tego, że po pierwsze to, co się dzieje dobrze, niekoniecznie jest efektem jakiegoś czy to planu, czy zamierzonego działania polityków na przykład,
ale często efektem wielu zbiegów okoliczności, czynników, które niekoniecznie są zależne od nas jako narodu politycznego chociażby. To jest jakby jedna rzecz. A druga rzecz jest, druga kwestia jest taka, że to naśmy, znaczy weźmy, to też jest takie określenie bardzo ogólne, w zasadzie od nikogo z nas jakby bezpośrednio to, co się dzieje w Polsce, nie zależy. Jesteśmy tylko i aż obywatelami tego kraju i mamy ten wpływ, powiedzmy, ograniczony, ale jeżeli powiemy my Polacy, tak, no to to, co udało się uzyskać, i niestety bardzo często mamy do czynienia z pewnymi zaniechaniami albo nieudanymi reformami, odwróconymi reformami. Można by też nawet powiedzieć, że są pewne rzeczy, które wcześniej działały lepiej, później zaczęły się psuć. I stąd ta mała degeneracja. Bardzo panu dziękuję za wprowadzenie. Pozwoli pan, że od małej degeneracji przejdziemy do wielkiego kapitalizmu. Czyli sięgając już do tytułu naszego spotkania, czy lepszy kapitalizm jest możliwy? No właśnie, zastanówmy się najpierw nad tym, czy lepszy kapitalizm to kapitalizm państwowy. Proponuję rozpocząć od takiego wątku. I możliwe, że poruszymy też tutaj temat tego, czy kapitalizm państwowy będzie opcją do zrealizowania w Polsce. Tak więc zacznijmy jednak od tej szerszej perspektywy i zwrócę się do pani profesor Mączyńskiej. Pani profesor, jak pani sądzi, czy opcja kapitalizm państwowy oznacza lepszy kapitalizm? To jest pytanie, które teraz szczególnie chyba warto zadawać, ponieważ to, co się w świecie dzieje, ta skala destrukcji, jaką przyniosła pandemia, spowodowała, że no, zwiększa się rola państwa, wyraźnie się zwiększa rola państwa i to wołanie o rolę państwa no, wydobywa się ze środowisk, co do których nigdy bym nawet cienia podejrzeń nie miała, że to będzie stamtąd płynęło nawoływanie o zwiększenie roli państwa. Dla mnie największym szokiem, ja już kiedyś o tym mówiłam, było przeczytanie 8 kwietnia 2020 roku tekstu redakcyjnego Financial Timesie. Czytałam 3 razy, bo nie wiedziałam, czy ja w ogóle dobrze rozumiem to po angielsku, gdzie Financial Times, a więc taka ostoja neoliberalizmu, nawołuje, apeluje, że trzeba zwiększyć aktywność państwa w gospodarce. Nie wiem, co prawda, jak to rozumie, że trzeba potraktować nakłady na edukację, na ochronę zdrowia jako inwestycje, a nie tylko jako wydatki, które obciążają budżet, że trzeba doprowadzić do tego, żeby był bardziej progresywny system podatkowy, czyli krótko mówiąc, trzeba się bogaczom dobrać do kieszeni. I to od kogo to płynie? Z Financial Timesa, który jest, jak wiadomo, Biblią kapitalistów. Codziennie, jeszcze do niedawna, przed pandemią, całkowicie inne wyrażał opinie. Nie mówiąc już o opiniach wyrażanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i tak dalej. Czyli dzieje się coś takiego, chwila trwa, ta chwila to wojna z pandemią i w związku z tym może się okazać, że państwo usadowi się zbytnio usadowi się w gospodarce. I to może przynosić negatywne efekty, czyli tutaj trzeba, nie ma prostej odpowiedzi, czy kapitalizm państwowy, czy jest dobry, czy zły. To zależy, jaki jest zakres kompetencji państwa, kto zarządza tymi zasobami państwowymi i na co je przeznacza. Więc ja nie mam tu dobrej odpowiedzi, ale ponieważ pan zaczął od strony dla mnie trochę niespodziewanej, bo pytanie jest, czy lepszy kapitalizm jest możliwy.
To ja od razu odpowiem, że tak, bo przecież mamy wiele modeli kapitalizmu, lepsze i gorsze. Takie, które się lepiej sprawdzają i takie, które się gorzej sprawdzają. Ale też w literaturze przedmiotu, a w dyskusjach na ten temat, których jest mnóstwo, no mamy mnóstwo prognoz, że kapitalizm zginie. To Wallerstein czy Wallerstein, jak to woli, dawał, bo już nie żyje, kapitalizmowi jakieś jeszcze 20 lat, a jego wywiad z nim chyba sprzed 2 lat czy 3 opatrzony był takim drogowskazem, na którym był napis The end is near, a pytanie było przyszłość kapitalizmu, ale na drogowskazie to near było skreślone i zamienione na here, czyli że koniec już jest. Więc no, niemiecki filozof, ja widzę, że pan Sękowski sięga do literatury niemieckiej, co mnie bardzo cieszy, a zwłaszcza mnie ucieszył cytat Repkego w pana książce, więc Wolfgang Streck napisał taką książkę Od państwa podatków do państwa długów, gdzie też pokazuje wynaturzenia kapitalizmu i też wieszczy koniec kapitalizmu. Więc na pytanie, czy kapitalizm państwowy jest możliwy, i ja odpowiadam, że oczywiście jest możliwy, bo on już jest. Więc, a po drugie, ten kapitalizm, jeżeli będzie się rozwijał w sposób taki trochę wymuszony, to może prowadzić do różnego rodzaju destrukcji zasad kapitalistycznych, co może przyspieszyć w ogóle właśnie tę zapowiadaną przez wiele środowisk śmierć kapitalizmu. Ja zastanawiałem się przed momentem, kto z państwa jest najbardziej zadeklarowanym zwolennikiem wolnego rynku, czyli neoliberałem, i obstawiam pana profesora Gwiazdowskiego, ale mogę się mylić. Panie profesorze, tak naprawdę chcę pana poprosić o odpowiedź na pytanie, o te relacje pomiędzy kapitalizmem a interwencjonizmem państwowym, to znaczy czy w opcji kapitalizm państwowy widzi pan polepszenie gospodarki wolnorynkowej? Nie chcę mówić za innych, jak bardzo wspierają kapitalizm. Ja mogę powiedzieć za siebie. Ja bardzo wspieram i stanę do boju ze wszystkimi dyskutantami, kto z nas jest większym zwolennikiem wolnego rynku, czyli kapitalizmu. Bo pierwsza teza do dzisiejszej dyskusji moja jest następująca. Kapitalizm jest, albo go nie ma. Jak jest, to jest dobry. No jak go nie ma, to nie ma o czym mówić. Nie ma czegoś takiego jak kapitalizm państwowy, bo kapitalizm to prywatna własność środków produkcji i wolny rynek, czyli swobodna wymiana dóbr i usług, która dokonuje się na tym rynku. Możemy teoretycznie rozmawiać o tym, czy państwo ma być sędzią, który rozstrzyga spory i trochę ustala zasady. Natomiast jeżeli państwo jest graczem, no to nie ma mowy o żadnym kapitalizmie. A dzisiaj we współczesnych państwach państwo stało się tak naprawdę graczem, więc o klasycznym kapitalizmie mowy być nie może. I teraz, skąd w ogóle nazwa kapitalizm? Tak? Od kaput, głowa, bo to nie jest nazwa od the capital, ani od das capital, tylko kaput, głowa, bo kapitalizm dzieje się w głowach przedsiębiorców. Do kogo kapitalizm jest przeznaczony? Nie do przedsiębiorców, tylko do konsumentów. W kapitalizmie na wolnym rynku to konsument decyduje, co wybiera. Natomiast ci wstrętni kapitaliści mają ze sobą rywalizować o uwagę konsumenta i o jego decyzję, żeby wybrał tych, a nie innych. I dlatego mają być warunki do tej rywalizacji wśród przedsiębiorców, ale jednocześnie przy przyjęciu jako dogmatu, że konsument jest w tym systemie królem. Taki model nie działa w zasadzie nigdzie.
I jeżeli nie działa, to odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego nie działa. No bo nasz mózg, nasz ludzki mózg, tak jest skonstruowany. Gdzieś tam zaczyna się mózg gadzi, tak? Potem jest ten układ limbiczny, mózg ssaczy, a dopiero na końcu kora szara, która nas ciągle oszukuje. My podejmujemy różnego rodzaju decyzje, kierując się emocjami. No i łatwo jest rozbudzić emocje, czy łatwiej jest rozbudzić emocje negatywne, niż rozbudzić emocje pozytywne. Efekt tego jest taki, że niektórzy uważają, iż podstawa teorii liberalnej, czyli homo economicus Adama Smitha, czyli człowiek racjonalny, która to racjonalność nie ma nic wspólnego z logiką, a wszystko z użytecznością, nie jest wcale racjonalny w sensie logicznym. I to jest prawda. Ludzie nie są racjonalni w sensie logicznym, ale w swojej nieracjonalności kierują się użytecznością. Jeżeli dobrze zrozumiemy ideę Adama Smitha, ideę homo economicus, no to zupełnie inną mamy perspektywę patrzenia na zjawiska, które mają miejsce. Bo jeżeli wmówimy ludziom, że człowiek racjonalny ma być człowiekiem logicznym, to łatwo jest powiedzieć ludziom, no patrzcie, przecież nie jest człowiek człowiekiem logicznym, no to teraz my poprawimy tę sytuację. A kto będzie poprawiał? No ludzie. Ale przecież ci ludzie są nieracjonalni, czyli są nielogiczni. Ale pojawiają się tacy, którzy mówią, my wiemy lepiej od was, w związku z powyższym my zrobimy to za was. No i co chwila pojawia się ktoś, kto twierdzi, że zrobi to lepiej zaraz. No, w Polsce. To jest właśnie proces ulepszania kapitalizmu, tak? To teraz pan zdekonstruował cały proces. To jest proces pogarszania kapitalizmu, bo jak to działa samo, to działa lepiej niż jak przychodzi ktoś, ten demiurg ze swoimi różnymi narzędziami i mówi, zrobię tak albo zrobię inaczej. Oczywiście. Rozumiem, że to jest państwo, które teraz przejmuje na siebie rolę właśnie tego demiurga, który będzie pokręcał na tablicy sterowniczej odpowiednimi pokrętłami. Panie Piotrze, zwracam się do Piotra Wójcika. Lewiatanie, który to wszystko robi. Zwracam się do pana Piotra. Co pan na to? Jestem, nie tylko ja jestem, jesteśmy ciekawi pana opinii na temat procesu ulepszania kapitalizmu, jakiego jesteśmy teraz świadkami. No ja na pewno nie jestem zwolennikiem teorii takiej zero-jedynkowej, według której kapitalizm jest albo go nie ma, bo gdybyśmy mieli rzeczywiście wziąć ją tak na poważnie, to musielibyśmy stwierdzić, że nigdy nie było kapitalizmu, bo zawsze państwo nawet w XIX wieku miało jakąś rolę w kapitalizmie, generalnie w gospodarce. Moim zdaniem gospodarka rynkowa tak naprawdę od utworzenia tych zrębów kapitalizmu to był taki taniec między sektorem publicznym i prywatnym. Tu sobie trochę sektor publiczny wydarł, tu trochę oddał, to od wielu czynników zależało, od wartości, którymi kierowało się społeczeństwo, ale też w ogóle od sytuacji ekonomiczno-społecznej. Przykładowo po II wojnie światowej był rozkwit interwencjonizmu państwowego, który trwał mniej więcej do lat 70. Był wtedy bardzo duży udział państwa w gospodarce. Wiele państw nacjonalizowało różne gałęzie gospodarki, tak jak robiła Wielka Brytania czy Francja. A następnie pod koniec lat 70. nastąpił odwrót, w latach 80. i wtedy wszyscy już mówili, że to jest koniec interwencjonizmu państwowego, że teraz już będzie tylko gospodarka liberalna. Ale nawet wtedy zdarzały się oczywiście różnego rodzaju wyłomy, bo na przykład w pierwszych latach rządów Margaret Thatcher wydatki sektora finansów publicznych w stosunku do PKB wręcz wzrosły. No to wynikało z różnych względów, na przykład z tego, że strasznie wzrosły wtedy wydatki na bezpieczeństwo i na wojskowość. No i oczywiście nadszedł kryzys z roku 2008, w którym nastąpił kolejny odwrót. Moim zdaniem ten odwrót w stronę interwencjonizmu, on się zaczął jednak w roku 2008, no a już na pewno po kryzysie strefy euro. Teraz faktycznie w sytuacji kryzysu pandemicznego państwo odgrywa jeszcze większą rolę, ale to moim zdaniem nie jest powiedziane, że po ustaniu tej pandemii jednak znowu się mocno nie wycofa. To wszystko, no więc ten taniec
między sektorem publicznym a sektorem prywatnym, on moim zdaniem ma bardzo duże uzasadnienie, ponieważ idealny kapitalizm, jeśli w ogóle o czymś takim mówimy, bo ten kapitalizm państwowy to jest też taki bardzo mocno, takie słowo wytrych trochę, które nie wiadomo co określa. Są państwa, które mają bardzo duży udział w gospodarce, państwa w gospodarce i działają świetnie, są takie, które działają źle. Tak naprawdę zawsze polityka publiczna musi polegać na pewnym takim badaniu swoich błędów i efektów swoich działań, gdzie państwo powinno działać w gospodarce. No tam, gdzie się po prostu sprawdza, ale też no to zależy wiele od różnych rodzaju rozwiązań. Nie zawsze prywatyzacja jest dobrym rozwiązaniem, ale nie zawsze też nacjonalizacja jest dobrym rozwiązaniem. To wszystko zależy. Norwegia jest przykładem państwa, w którym wprowadzono takie zasady, że istotny udział państwa w gospodarce sprawdza się świetnie, bo mają transparentność, mają doskonałe reguły, mają wysoką kulturę polityczną, nie ma tam takiej walki politycznej jak w Polsce. No jest przede wszystkim wielka jawność, bardzo daleko posunięta jawność, wydaje mi się, jest takim kluczowym elementem, jeśli mówimy o kapitalizmie państwowym, to właśnie kapitalizmu państwowego. Jawność, przejrzyste przepisy, to żeby po prostu politycy i władza nie mogła w jakiś sposób czerpać renty politycznej, o której pisał Stefan Sękowski. Więc ja w ogóle jestem daleki od takiego mocnego generalizowania, jakie zaprezentował tutaj profesor Gwiazdowski, ale nie tylko profesor Gwiazdowski, bo mnóstwo osób po obu stronach sporu ideowego stosuje taką generalizację. Wydaje mi się, że najlepsza dyskusja jest jednak bardziej skonkretyzowana, która odnosi się do konkretnych obszarów, do konkretnych rozwiązań i po prostu dobry kapitalizm to jest taki kapitalizm, który jest dobry, czyli po prostu jest otoczony ramami, skutecznymi ramami, które są nie tylko gospodarcze, ale też prawne, polityczne i różnego innego rodzaju. A teraz zwrócę się do doktora Wukowskiego, bo podejmując też wątek, który zaznaczył pan Piotr, zastanawiam się nad tym, czy potrzebujemy interwencjonizmu w takiej skali, jaka teraz funkcjonuje, czy nie. Czy to jest ten moment właśnie na interwencjonizm najlepszy i powinniśmy już myśleć o tym, żeby go było mniej, załóżmy, w nadchodzącej przyszłości po to, żeby kapitalizm znowu się rozruszał, żeby rozkwitał. A jeśli tak, to w jakich dziedzinach ten interwencjonizm powinien zaistnieć w sposób taki oczywisty? No wie pan, to problem jest trochę taki, że każdy człowiek chce trochę czego innego, tak? Więc nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to. Tak? Można patrzeć na struktury gospodarcze też jako element, powiedzmy, walki o władzę, wpływy jednostek, jakichś większych zbiorowości, organizmów typu partie polityczne albo nie wiem, organizacje społeczne. Podobnie można patrzeć na firmę, prawda? Więc są bardzo różne spojrzenia. Jest taka słynna krytyka kapitalizmu pochodząca z lat późnych 30. albo wczesnych 40., która się odnosi się też do epoki swojej, prawda? Która się nazywa ucieczka od wolności. Gdzie spojrzenie na w tamtym okresie dominującą w Europie autorytarną ideologię nazizmu patrzy się jako pewien rodzaj naturalnej konsekwencji tego, że wolność, która została przyniesiona przez kapitalizm, przez to powiedzmy rewolucyjne XIX stulecie masą, jest przez nie odrzucana, bo ono się czują mocno zagrożone przez nie widzą owoców tej wolności bezpośrednio dla siebie, widzą raczej zagrożenie i potrzebują bezpieczeństwa. I wydaje się, że duża część historycznych krytyk kapitalizmu właśnie się stąd brała. No więc odwracając to, można powiedzieć, że można przynajmniej twierdzić, że jeżeli potrzebujemy mniej wolności, a więcej władzy skoncentrowanej, no to widocznie w jakimś sensie rodzi się w nas albo w dużej części społeczeństwa potrzeba ucieczki od wolności, posługując się właśnie terminologią Fromma. No, z drugiej strony można powiedzieć, że no, są też inne książki, bo intelektualiści to zawsze byli aktywni, prawda? No bo nie wiem, jest taka książka Kapitalizm i wolność, bardzo, bardzo znana.
w której no, raczej stwierdzenie jest odwrotne, właśnie, że kapitalizm przynosi wyzwolenie, prawda, od opresji. I wolność gospodarcza i jakby zasoby gospodarcze, które można zgromadzić dzięki kapitalizmowi, nie wiem, pieniądze, mówiąc prostym językiem, uwalnia nas od opresji, podaje nam więcej możliwości. Tak? I to oczywiście, z czym jesteśmy zamożniejsi, i to jednostkowo, ale też jako społeczeństwo, możemy łatwiej oddzielić się, wyrwać się w jakimś sensie z wpływu władzy. No, człowiek w społeczeństwie, nie wiem, wczesnorolniczym, czy nawet zaawansowanym społeczeństwie rolniczym, feudalnym, czy bezpośrednio postfeudalnym, tej wolności de facto nie miał, dlatego że jego zasoby były bardzo, bardzo małe i musiał walczyć o przeżycie. Dopiero kapitalizm przyniósł, poprzez wzrost gospodarczy ostatnich 250 lat, przyniósł wielu wolność. No ale krytycy twierdzą, że to zmaganie ciągle trwa, to znaczy, że ucieczka od wolności jest w nas, bo wolność też przynosi dla nas, jest rodzajem cierpienia, bo przynosi jakiś rodzaj strachu, obawy o własną przyszłość, obawy o swoją relatywną pozycję. Także na przykład duża część obecnej presji, albo nie wiem, przynajmniej w tym świecie intelektualnym, krytyki kapitalizmu, bierze się z nierówności, że kapitalizm przyniósł nierówności. To nieprawda, że przyniósł nierówności, no bo wcześniej też były, no ale że ich nie zlikwidował, przynajmniej w wymiarze krajów, chociaż zmniejszył je może w wymiarze międzynarodowym, przynajmniej w ostatnim czasie. Natomiast no, to jest jakoś nieakceptowalne, bo wszyscy chcielibyśmy być raczej wyżej w hierarchii niż niżej, łatwo się do tego odwołać. No i dlatego jest nadzieja, że oświecony władca przyniesie więcej równości. A ponieważ wolność nie jest ceniona, przynajmniej przez kosicieli tych, no to jakby nie ma może obawy, że ten władca tę wolność zabierze, bo już nie pamiętamy czasów, co to było, kiedy sułtan mógł człowiekowi zabrać wszystko, majątek, żonę, dzieci, wszystko. Prawda? Bo tak to oznacza, że kapitalistycznym. Odwołując się teraz, kiedy pan się odwołuje do tej kategorii wolność, kapitalizm, bezpieczeństwo, brak wolności, czy to oznacza brak kapitalizmu, to jest to chyba osobny wątek, ale no właśnie, czy to jest ten moment, gdzie rzeczywiście potrzebujemy tego dużego interwencjonizmu, tak się układa historia? Nie uważam tak. Znaczy uważam, że to nie ma żadnego obiektywnego powodu. Może być powód praktycznie społeczny, tak? To znaczy, że zarówno pewne epizodyczne, czy takie przygodne wydarzenia, prawda, jak no, nie wiem, epidemia obecnie, prawda, czy kryzys finansowy, jasne, przez jasne. Dekady, mogą przynosić, wzmacniać ten strach przed wolnością, prawda, i nasilać te tendencje do tego, żeby patrona poszukać, i ten patron ma nam rozwiązać sprawę. No a są też mody intelektualne, prawda, to właśnie pewną modą intelektualną jest na przykład nie zwrócenie większej uwagi na nierówności. Kiedy indziej była inna rodzaj moda intelektualna, która, nie wiem, właśnie silniej zwracała sprawę na wadę etatyzmu na przykład. Ale to są pewne nastroje, które się pojawiają. No i może żyjemy w pewnym, to jest pewien nastrój epoki. Natomiast czy jest pewnie obiektywne prawo, które nas pcha w kierunku większego państwa, mniejszej roli wolności, no to uważam, że nie. Uważam, że to jest. Teraz zwrócę się do redaktora Stękowskiego. Zastanawiałem się nad tym, czy już z tych wypowiedzi można by zebrać niezły materiał do kolejnego felietonu. A tak naprawdę to podpytam o to, czy to jest tak, że kapitalizm to zawsze są nierówności i jego rolą, albo naszą rolą jest to, żeby polepszać go w tę stronę, żeby te nierówności wyrównywać na różne sposoby. Ja myślę, że nie tylko kapitalizm oznacza zawsze nierówności, ale w zasadzie ciężko jest skonstruować taki system, w którym nie byłoby żadnych nierówności. One będą większe, mniejsze, miały takie albo inne korzenie, ale nierówności co do zasady zawsze będą. Ten problem, jeżeli możemy, nie personifikowałbym kapitalizmu, ale jeżeli mielibyśmy kapitalizm na kapitalizm jako na osobę, to ten kapitalizm ma problem, ten problem wynika z tego, że o kapitalizmie relatywnie wiemy najwięcej,
porównaniu do innych wcześniejszych systemów. Nie wiem, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo widzę, że mam jakieś niestabilne łącze. Halo, halo? W tym momencie z powrotem już... Słychać, nie? W tym momencie z powrotem wrócił pan już do normalnego trybu nadawania. Rzeczywiście były wahania, ale proszę kontynuować. Więc tak, wiemy o kapitalizmie relatywnie najwięcej. To, co wiemy o wcześniejszych systemach, to są często szczątkowe dane, o ile jakieś, które możemy sobie wyciągać z różnych źródeł. Natomiast, więc to jeżeli chodzi o te nierówności. Mam wrażenie, że z kapitalizmem jest właśnie też ten problem, że on jest traktowany często bardzo ogólnikowo. Zwłaszcza widać w tej chwili o takich fundamentalnych, frontalnych krytykach kapitalizmu. Nie wiem, nie można nie zauważyć, że z kapitalizmem jest problem. O tym się okazuje, że to jest jakaś szczegółowa, konkretna sprawa związana z jakąś regulacją albo jej brakiem. Tutaj nie zgodzę się z profesorem Gwiazdowskim, że kapitalizmu nie ma. Nie, dobrze mógłby socjalista jakiś powiedzieć, że socjalizm jest albo go nie ma, ponieważ na przykład nie wszystko zostało zsocjalizowane. Raczej tutaj, żeby to są takie kategorie, które służą nam w ułatwieniu, zrozumieniu rzeczywistości, więc musimy też w jakimś przybliżeniu na nie patrzeć. Więc ja bym raczej patrzył na pewien paradygmat. Jeżeli mamy paradygmat właśnie wolności gospodarczej, własności prywatnej środków produkcji obowiązujący, to mamy kapitalizm. Oczywiście od niego może być cała masa różnych wyjątków. I tak samo przy socjalizmie. Teraz mamy, uważam, jeden z wielu rodzajów kapitalizmu w Polsce. I teraz, jeżeli chcielibyśmy powiedzieć, że coś jest z nim nie tak, to najpierw trzeba byłoby powiedzieć, co z nim jest nie tak, a potem dopiero zastanowić się, czy należałoby go zmienić i czy kapitalizm państwowy byłby odpowiedzią na te problemy. Jeżeli ja miałbym patrzeć na to, jakie mamy problemy z kapitalizmem w Polsce, no to wskazałbym na przykład problem z brakiem upowszechnienia własności chociaż. To byłby jeden z problemów. Z takim inny problem to byłaby na przykład kwestia niedorobienia pewnych polityk czy instytucji, które państwo, które uznaliśmy, że państwo ma wykonywać. Jeszcze innym problemem to byłby problem z tych społecznych. To byłaby kwestia takiego poczucia, że takiego społecznego utraty poczucia sprawczości. I to nie jest obiektywne wcale. Wcale nie jest powiedziane, że polityk ustaleniu na przykład z Lotyszą będzie lepiej stanowił prawo niż na przykład dwa państwa ze sobą wspólnie. To prawo będzie obiektywnie lepsze. Natomiast generalnie rzecz biorąc, pytanie jest, czy kapitalizm państwowy jest na to odpowiedzią. Tutaj Piotr Wójcik mówił, że na przykład Norwegia jest państwem, które ma duży udział z sektora przedsiębiorstw publicznych i funkcjonuje świetnie. Tu się zgodzę, tak jest akurat z Norwegią, aczkolwiek wydaje mi się, że patrząc na te państwa, które określa się jako kapitalizmy państwowe, też państwo, w których istnieje kapitalizm państwowy, Norwegia jest raczej wyjątkiem niż regułą, aczkolwiek na pewno, jeżeli elity polityczne jakiegoś państwa uznałyby, że należy realizować kapitalizm państwowy, to niewątpliwie powinny brać przykład z Norwegii, jeżeli chodzi właśnie o transparentność, o innego typu instytucje kontrolne, które powodują, że to działa. Bardziej z Norwegii niż z Rosji, z Wenezueli. Natomiast jeżeli patrzę na Polskę, to niestety ja tego kompletnie nie widzę. Widzę na pewno chęć budowania kapitalizmu państwowego, czyli takiego systemu, który ogólnie działającego w paradygmacie własności prywatnej i wolnego rynku, jednak stawia przed państwem bardzo duże obowiązki, zarówno jeżeli chodzi o ilościowo, jak i jakościowo. I państwo bezpośrednio, na przykład przez sektor przedsiębiorstw państwowych albo pośrednio nakazując bądź dając jakieś impulsy przedsiębiorstwom prywatnym, realizuje te
zasady. I tu niestety widzę jeden z często pojawiających się w kapitalizmach państwowych problemów, mianowicie, że te obowiązki, one są jakby wykonywane przy okazji. A celem tak naprawdę jest drenowanie państwa i społeczeństwa i gospodarki po to, żeby umacniać swoją władzę, zarówno materialnie, jak i niematerialnie. I tu niestety mam wrażenie, że za bardzo nie ma wyjścia z tego problemu, dlatego że to jest karmione tym takim relatywizmem, tu niestety znowu o polityce, będę musiał powiedzieć, takim relatywizmem związanym z tym, że no kradną, ale przynajmniej się dzielą, albo jeszcze gorzej, kradną, ale przynajmniej to są nasi. Jakby tamci kradli, to byłoby gorzej, bo to oni, ale że to my, albo że nasi, którym my kibicujemy, to wtedy jest super. No i no niestety, dopóki to już ostatnie zdanie, panie redaktorze, dopóki tego nie przeskoczymy, czyli nie będziemy patrzeć na państwo nieco idealistycznie, ale jednak jako pewne dobro wspólne, no to żaden kapitalizm państwowy się nie uda. Wyłania się z tego następujący obraz i państwo, jeżeli się mylę, drodzy państwo, to proszę skorygujcie mnie. To znaczy kapitalizm możemy realizować albo w głowie przedsiębiorcy, jak powiedział nam profesor Gwiazdowski, albo kapitalizm będzie realizowany przez instytucje państwa, które są w przypadku Norwegii zupełnie odmienne niż w Polsce i to są jakby dwie zupełnie różne agendy. Tutaj redaktor Sienkowski zaproponował taki ciekawy wątek, to znaczy poczucie sprawczości. Jak sądzicie, czy żeby ulepszyć kapitalizm, to powinniśmy właśnie w ludziach zaszczepić to poczucie sprawczości, a za tym powinny też pójść oczywiście narzędzia do tego, żeby tę sprawczość jakoś realizować na rynku, w społeczeństwie, w swoim prywatnym życiu. Pani profesor. Ja może najpierw nawiążę do tego, co powiedział pan Gwiazdowski. Pana profesora Gwiazdowskiego się doskonale słucha i można go słuchać godzinami. Mówi bardzo atrakcyjnie, ale ja się bardzo lubię nie zgadzać z panem profesorem Gwiazdowskim i przeważnie się nie zgadzam. I nie mogę się zgodzić, że ten kapitalizm to jest w głowach tych wspaniałych przedsiębiorców, zwłaszcza, że sam pan profesor powiedział, że nasze... Nie są tak. Ale oni są ludźmi, a sam pan powiedział, że ludzie mają różne warstwy mózgowe, te dobre i te złe. To przedsiębiorcy też je mają. W gruncie rzeczy, jeżeli, a państwo to też jacyś ludzie, wobec tego te wszystkie wspaniałe rzeczy, które rzekomo mają przedsiębiorcy, to pan uznaje, że nikt inny ich mieć nie może i nikt inny tego lepiej nie może robić. No to ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Poza tym mówi pan o kapitalizmie jako takim modelu idealnym, a takiego nie ma, sam pan to powiedział. Wobec tego nawet twórca, ojciec intelektualizmu liberalizmu, Adam Smith, pan tego nigdy nie powiedział, nigdy w swoich wypowiedziach, a przecież pan reprezentuje centrum Adama Smitha. Przecież on przestrzegał przed, w gruncie rzeczy, przed kapitalizmem, przestrzegał przed zażarłocznością przedsiębiorców, przestrzegał, że trzeba ustanowić, ja uważam Smitha za prekursora płacy płacy minimalnej, bo mówił o tych, że przedsiębiorca musi płacić tyle, żeby on utrzymał żonę i dwójkę dzieci, o czym pan Sienkowski w swojej książce w jednym z felietonów świetnie pisze, jak wypaczona została interpretacja twórczości Adama Smitha, łącznie z tym wypraniem jej z warstw etycznych. Więc ja się z panem tutaj nie zgadzam, ale bardzo mi się podoba to, co pan mówi, zwłaszcza ta teoria dotycząca naszych wspaniałych mózgów. Więc i teraz, jeżeli mamy te mózgi, to chcemy mieć poczucie sprawczości. O to mnie pan redaktor pyta. I teraz ja bym postawiła tu pytanie. I jak, jeżeli byśmy mieli to poczucie sprawczości, to o co w gruncie rzeczy chodzi? Ja, przy każdym modelu od razu powiem, że wszystkie mega systemy są śmiertelne. Co prawda pan Gwiazdowski powiedział, że będzie bronił całym sobą kapitalizmu, ale kapitalizm jest skazany na śmierć, tak jak na śmierć był skazany feudalizm. Tylko problem polega na tym, że ta śmierć może długo trwać. A dlaczego jest skazany na śmierć? Dlatego, że każda
każda rewolucja przemysłowa przynosi zmiany modelowe. Trzeba przypomnieć, że pierwsza rewolucja przemysłowa za czasów Adama Smitha doprowadziła do przejścia od feudalizmu do kapitalizmu, bo trzeba było chłopów pańszczyźnianych uwolnić. Przejście, druga rewolucja od wieku pary do elektryczności też powodowała różne zmiany w systemie kapitalistycznym. Pojawiały się nowe modele kapitalizmu. Potem mamy komputeryzację, trzecia rewolucja w połowie ubiegłego wieku. I teraz mamy czwartą, której zasięg jest niewyobrażalny, a przemiany... Przemiany, jakie może przynieść, też są niewyobrażalne. Dlatego ja się zgadzam z tymi futurologami, którzy piszą, to między innymi Kevin Kelly, że wszyscy jesteśmy wobec tej dynamiki przemian nowicjuszami. I naprawdę historycznie rzecz biorąc można powiedzieć, że megasystemy są śmiertelne. Wobec tego i kapitalizm jako megasystem będzie śmiertelny, chociaż te idee, prywatna własność, tak jak pan powiedział, wolny rynek, na pewno pozostaną, ale ta konfiguracja może być całkiem inna. Ja nie wiem, jaka będzie, ale z całą pewnością coś się zasadniczo zmienia. Zmieniają się modele biznesu zasadniczo i także możliwość wpływu albo możliwość ograniczenia wolności człowieka, możliwość rozwinięcia wolności człowieka albo możliwości ograniczenia wolności człowieka, jeśli na przykład mówimy o kapitalizmie inwigilacyjnym. I teraz jeżeli mówimy o modelu, to trzeba sobie zadać pytanie, no po co nam ten model? Ja w ogóle uważam, że zarówno teoria, czyli nauki ekonomiczne, jak i same kształtowane modele, chociaż Hayek powiedział, że modele się spontanicznie kształtują i żaden człowiek nie jest na tyle mądry. Rynek jest mądry, tak jak pan Senkowski cytuje, rynek jest mądry, a ludzie są głupi, wobec tego nie są w stanie skonstruować dobrego modelu, ale ten model no, w taki czy inny sposób, zarówno trochę spontaniczny, jak i z udziałem ludzi się kształtuje i zmienia model kapitalizmu. Nawet jeżeli uznamy, że to już wcale nie jest kapitalizm, ale też nie wiemy, co to takiego jest. I nie zgadzam się, i wobec tego celem powinna być poprawa jakości życia ludzi. I naprawdę nie zgadzam się z takim nonszalanckim podejściem do tego, że nierówności to taka intelektualna moda. No nie jest to intelektualna moda. Po prostu nierówności, jeżeli tak skrajnie są asymetryczne jak obecnie, to one zagrażają właśnie kapitalizmowi, właśnie zagrażają wolnemu rynkowi, właśnie powodują, że pojawiają się bariery popytu. Na tym tle ryzyko rośnie sekularnej, czyli trwałej, wiecznej, na wieki wieków, amen, stagnacji i cała masa słabe bodźce do inwestowania i tak dalej. Czyli jeżeli mówimy o jakości kapitalizmu, to musimy powiedzieć, co tam w tym kapitalizmie się psuje. I rzeczywiście nierówności były i będą zawsze, bo my jesteśmy nierówni, bo nie każdy jest Klaudią Schiffer czy tam Lewandowskim i nie każdy jest pracowity. I nierówności muszą być, i nierówności są motorem postępu. Ale jeżeli one są skrajne, to tak jakbyśmy posadzili na huśtawce z jednej strony 100-kilogramowego mężczyznę, a z drugiej strony maleńkie dziecko, to dziecko wykapultuje. I część grup społecznych jest tak wykapultowywana. Więc no, i tutaj trzeba szukać tej takiego godzenia tych interesów gospodarczych, społecznych i ekologicznych, a tego godzenia nie ma. I sam wolny rynek siebie unicestwia, tak jak pan powiedział, że no nie ma wolnego rynku. Najlepszym tego dowodem są giganty cyfrowe, czyli... Pani profesor, pozwoli pani, że jeszcze posłużę się pani pomocą, bo wezwała pani... zarówno pana profesora Gwiazdowskiego, jak i pana doktora Bukowskiego niejako do odpowiedzi, ale mam problem z wyborem. To może to który z panów odpowie jako pierwszy na pani wypowiedź? Proszę mi podpowiedzieć. Ja tutaj po starszeństwie, więc cichutko siedzę. Pan doktor Bukowski zdecydował. Nie, rzeczywiście, to tak, tak, rzeczywiście. Panie profesorze, zwracam się do profesora Gwiazdowskiego. Ja wiem, dlaczego pani profesor tak lubi ze mną dyskutować. No i pana lubię. Pani, a pani profesor też.
Pani profesor najpierw stawia tezy, których ja nie postawiłem, a potem je obala. To jest bardzo, bardzo zgrabne. Ja się ciągle muszę przed tym bronić, bo ja panią profesor czytam, a pani profesor mnie nie. A ja ciągle pana czytam. Pani profesor, jak pani profesor mnie czytała, to by nie powiedziała przed chwilą, że ja nigdy nie powiedziałem, co pisał Adam Smith na temat kapitalizmu, bo o sofistyce kupców i przemysłowców i konieczności brania pilnie pod uwagę ich interesów klas, nie klasowych, jako grupy, tak? Pisałem w 2008, na szybko sobie wygooglowałem, a pisałem o tym wcześniej, ale na pewno jest w necie. 2008, 2011, 2017, 2020, 2021, tak? No nie, ja muszę przerwać. Po pierwsze pana czytam, po drugie nie powiedziałam, to pan mi właśnie teraz to robi, to co rzekomo ja mam robić pan, że ja nie powiedziałam, że pan nigdy nie powoływał się na Smitha. Ja powiedziałam, że pan nigdy, to przepraszam, jeżeli tego tekstu bym nie zauważyła. Mi chodziło wyłącznie o kwestię tej płacy minimalnej, ja to tak nazywam. Że ma utrzymać żonę i dwójkę. Posłuchajmy pana profesora. Oczywiście. Więc pierwsza uwaga, w którą mi się, to była ta, o której powiedziałem. Druga jest następująca. Ja się z panią profesor absolutnie zgadzam, że problem polega na tym, iż wszyscy ludzie są nieracjonalni w sensie logiki. Natomiast kierują się poczuciem własnej użyteczności, którą każdy ma inną, jak mówił pan dr Bukowski. I teraz, jaką użyteczność mają przedsiębiorcy, jaką użyteczność mają politycy, ci, którzy mają dokonywać regulacji. Bo słusznie Smith ostrzegał polityków, klasę polityczną, uważajcie na przedsiębiorców, ale dzisiaj politycy mają absolutnie niewspółmierną władzę w stosunku do tej, jaką miał król Jerzy III za czasów Adama Smitha. Czy nie wiem, Ludwik XVI, a dzisiaj Joe Biden. Główna nierówność dzisiaj między ludźmi polega na nierówności politycznej. Między tymi, którzy podejmują decyzje, a tymi, którzy tym decyzjom podlegają. Z tego punktu widzenia najlepiej było właśnie, gdy kapitalizm obalił feudalizm, gdy znieśliśmy przywileje stanowe, poddaństwo chłopów i jednocześnie stworzyliśmy zręby pewnej wolności do działania. Nic się nie dzieje szybko, nic się nie dzieje z dnia na dzień. Rzadko co dzieje się z pokolenia na pokolenie. To wymaga czasu. Zwróćmy uwagę, że najpierw mieliśmy niewolnictwo, potem mieliśmy system feudalny, który trwał ponad 1000 lat. Potem krótko zaczął się kształtować kapitalizm, a potem wrogowie wolności zaczęli zwalczać kapitalizm w imię prawdziwej wolności. Czyli ci, którzy są nieracjonalni, a kierują się własną użytecznością, starali się przejąć jak największy zakres władzy politycznej, żeby decydować za innych. No i oczywiście możemy powiedzieć, że oni decydują za innych w interesie innych, ale to przecież wierutne kłamstwo. No przestańmy udawać, że ktoś podejmuje, zrobi karierę polityczną, żeby podejmować decyzje w imię ludu. On przede wszystkim podejmuje decyzje w imię własnego interesu. Najpierw prowadzi kampanię polityczną taką, żeby na niego zagłosować, bo jak mówi ludziom prawdę, to ludzie na niego nie zagłosują. W związku z tym definicji musi im ściemniać, bo jak przeczytał Haidta Prawy Umysł albo Umysł Polityczny, to wie, jak trzeba ludzką naturą, ludzkim umysłem manipulować, żeby dostać od ludzi władzę i po co tę władzę wykorzystać. No, wykorzystuje władzę dla nie zmniejszania nierówności, tylko dla zwiększania nierówności. My mówimy o tych wielkich nierównościach, ale proszę zwrócić uwagę na manipulacje. Pokazujemy, że nierówności rosną, a to nieprawda, że nierówności rosną, bo najbogatsi ludzie na świecie nie kupili sobie nowych samolotów, jumbo jetów, nie kupili sobie złotych klamek do domów, w których mieszkają. My pokazujemy
rynkowe wyceny akcji, które one mają. No ale przecież jak oni by rozdali te swoje akcje, to natychmiast by zbiednieli, ale ci, którzy by dostali te akcje, nie wzbogaciliby się w takim samym stopniu, bo te akcje mają taką wartość tylko i wyłącznie dlatego, że oni ich nie sprzedają, że oni je trzymają. Poza tym wartość tych akcji jest rezultatem polityki interwencjonistycznej państwa, czyli do druku pieniędzy, bo jak Fed, EBC, Bank Anglii drukują te, jak to mówił Krzysztof Rubiński, pierdliony dolarów, euro, franków, funtów i tak dalej, to coś trzeba z nimi robić. Co się z nimi dzieje? One wędrują na rynki finansowe. No i na tych rynkach finansowych wycena tych majątków rośnie. Mówimy, o patrzcie, jaka jest wielka nierówność i ona się pogłębia. A to nieprawda, że nierówność się pogłębia. Nierówność maleje, dlatego że ci, którzy czerpią z tej renty, kupują rzeczy realne, a tamci mają tylko i wyłącznie swoje akcje, które mają wartość polegającą na tym, że mogą zarządzać przedsiębiorcami, którymi zarządzają, a nie wartość merkantylną w sensie wartości wymiennej, bo jak oni by chcieli wymienić te akcje na jakieś inne dobra, to z całą pewnością nie miałyby one takiej wartości, jaką mają dziś według wycen rynkowych. Jednym słowem, ta droga to jest droga na ulepszenie kapitalizmu. Teraz zwrócę się do doktora Bukowskiego. Pani profesor odwołała się do tego pana, do pana zdania na temat pewnych mód intelektualnych i tutaj pojawiła się pewna wątpliwość. Czy może pan nam doprecyzować właśnie to, co pan miał na myśli? Jednak się uprę, że pewne rzeczy są modą intelektualną, no bo te rzeczy wracają, potem znikają, wszyscy żyjemy krótko, więc już nie pamiętamy, o czym dyskutowano 50 lat temu, nawet jeżeli to było bardzo podobne, a potem zniknęło i potem powróciło w jakimś podobnej bądź trochę zmienionej formie, prawda? Więc pewne rzeczy po prostu w danym momencie powodują, że wszyscy ludzie, którzy o czymś myślą, także ja, prawda, którzy się interesują tymi sferami, większą uwagę zwracają na, powiedzmy, kwestie nierówności. No nie wiem, teraz zauważyłem, że nawet za mną leży na półce Historia Ludowa Polski, którą niedawno przeczytałem, Adama Leszczyńskiego, tak, ale więc no, jakby ona też o czymś tam mówi, prawda, jest taką książką oddającą epokę, prawda, w której ta epoka się trochę domaga takiej książki, tak, ale inna epoka będzie się domagała troszkę innej książki, to wcale nie dlatego, że coś się bardzo substancjalnie zmieni, tylko po prostu inny nastrój się narodzi, tak, no i tutaj chwilowo po prostu ten mamy taki nastrój, chociaż ja akurat myślę, że akurat ta historia o nierównościach trochę blaknie, tak, zresztą równie dobrze można powiedzieć zresztą inną, tak, no bo co jak co, ale kapitalizm jest bardzo efektywnym narzędziem, albo najbardziej efektywnym ze znanych narzędzi wyciągania ludzi z biedy i ubóstwa. No właśnie o to dopytam. Proszę mi pozwolić dopytać pana o to, czy to dlatego, że w samym kapitalizmie jest ten mechanizm, o którym też mówił przed momentem profesor Gwiazdowski, czy to znowu interwencjonizm ludzi owładniętych swoim własnym interesem, ale jednak w jakiś cudowny sposób powoduje, że te nierówności się wyrównują albo niwelują. Nierówności to jest zupełnie jakby odrębny temat, którym pewnie powinniśmy poświęcić 3 godziny innego spotkania, tak? No, ale tu i nierówności dochodowe, nierówności majątkowe, nierówności statusu, prawda? No, zresztą w różny sposób można mierzyć, więc jest to dość skomplikowany temat, prawda? No więc oczywiście nawet jeżeli popatrzymy tylko, no nie wiem, jakby wziąć na przykład książkę Angusa Deatona, prawda, który mówi o, jak on się tam nazywa, zapomniałem w tej chwili. Wielka ucieczka. Wielka ucieczka, prawda, o tym, w jakimś sensie kapitalizm i ta rewolucja ostatnich 250 lat wyciągnęła ludzi z biedy, prawda. No to jest to badacz akurat zajmujący się nierównościami, trudno go oskarżyć o to, że jest jakoś szczególnie jakby daleki od tego tematu, tak, a mimo to jakby dostrzega to, jak wielkie takie dobrobytowe, prawda, czy nie wiem, wolnościowe także rzeczy przyniósł kapitalizm ostatniego okresu, tak? No więc dzisiaj mówimy o nierównościach, tak? Gdybyśmy się spotkali 100 lat temu, mówilibyśmy o wyzysku. No i to jakoś pewnie byłoby uprawnione, osadzone w epoce, w której byśmy żyli, tak? A po prostu zwłaszcza 150 lat temu. Trochę innym językiem byśmy się posługiwali, tak? Dzisiaj już tego o wyzysku dużo trudniej mówić, chociaż czasami taki język też się spotyka w ruchach lewicowych, współczesnych, tak, bardziej takich radykalnych werbalnie.
No ale sprawa, ktokolwiek był we współczesnym zakładzie przemysłowym produkowanym w Polsce, no to ten wie, że jakby jest zupełnie inaczej hala produkcyjna wygląda dzisiaj niż 150 lat temu. Zupełnie inaczej, inne standardy tam panują. To też przyniósł kapitalizm. No więc to są naprawdę takie rzeczy, które trochę od intelektualnej wrażliwości poszczególnych ludzi zależą, tak? Na co on zwraca uwagę. Tak? No dzisiaj rzeczy, które urastają do tych przepaści, które dzielą, prawda, różnego rodzaju stanowiska, no to oczywiście pewnie był w działaczach społecznych albo tych intelektualnych prądach, które walczyły ze sobą 150 lat temu, byłoby kompletnie niezrozumiałe, tak? No bo to jest coś bardzo małego w porównaniu do tego, co było kiedyś. Tak? No jakby różnice, prawda, czy w jakimś sensie żyjemy w świecie dużo bardziej bogatszym, równym, pod bardzo wieloma względami niż kiedyś. Niezależnie od tego, czy ile ma współczesny Marek Krasus dolarów majątku. Więc to, co jest jakby moim zdaniem najważniejsze w tym, i zresztą mam wrażenie, Stefan Senkowski w swojej książce także porusza, prawda? To jest ta pokusa, która się w nas wszystkich rodzi, w jakimś sensie ucieczki od wolności i zawierzenia tymże politykom, tak? Czy też ludziom przekonującym nas, że ten system jest w jakimś sensie zepsuty, prawda, musi być poprawiony, że nie realizujemy w nich naszych pragnień. W ten sposób de facto, tak, znaczy to jest pod spodem, żeby dać im większy zakres władzy. Tak? A dokładnie tak jak powiedział tutaj, wydaje mi się, profesor Gwiazdowski, współczesne państwo ma dużo więcej możliwości niż państwo sprzed 200 lat, tak? Kontroli nad nami i ograniczenia naszej wolności. Nasza wolność jest większa w tym sensie, że jesteśmy po prostu zamożniejsi, więc i także pewne normy się w ten sposób przekształciły, że na przykład nie torturują nas, tak, jeżeli się władzy sprzymijamy, a w każdym razie nie w ten sam sposób jak 200 lat temu. Ale to nie znaczy, że tak nie może być za 50 lat, prawda? Tak samo jak było 250 lat temu. Natomiast już do lasu nie uciekniemy, bo po prostu tego lasu nie ma. Wszędzie nas znajdą. Dowolną rzecz, którą zrobimy, będzie ona znana władzy. Jak władza zechce, będzie w stanie ją wykorzystać. I kapitalizm jest jedną z takich, można na to też patrzeć, że kapitalizm, czy też pewna forma wolności gospodarczej, pewna ułuda, tak, to taka liberalna ułuda, której możemy warto bronić, wartość, którą warto bronić, jest powiedzenie, że nie ma przejścia, jest pewien mur, że władza nie powinna go przejść. Władza taka, że jest pewien zakres wolności, w tym także wolności gospodarczej, które władza nie powinna wchodzić i nie powinniśmy zawierzać politykom, którzy nas przekonują, i że nierówności, że jakiś inny problem, prawda, uzasadnia ich większą obecność. Bo jeżeli na to pozwolimy, to bardzo przy dzisiejszych możliwościach, technicznych zwłaszcza, tak, no to oddajemy władzy pełną kontrolę nad samą sobą i wystarczy niewielkie przesunięcie, zresztą obecne w niektórych krajach na świecie, prawda, nie trzeba daleko szukać, tak? Obecnie, jakby obecne, czy nie, w krajach azjatyckich, takich jak Chiny, prawda, czy nie wiem, w Iranie, czy w Rosji, gdzie państwo może zrobić z jednostką, co chce, dzięki obecnym możliwościom, bo właśnie tego zakresu wolności nie ma, tak? I można powiedzieć, dobrze, to jest inna forma kapitalizmu. Dobrze, możemy to tak zakwalifikować, ale dla wrażliwości liberalnej to jednak już nie będzie inna forma kapitalizmu, tak? Bo to jest bardzo się cieszę, że za daleko. Tak. Ale przepraszam, giganty cyfrowe też mogą z nami zrobić co chcą. Och nie. Znaczy to jak ten ból, oczywiście ta moda intelektualna także jest od dawna, tak? Znaczy, no nie wiem, film Łowca Androidów i sama książka zresztą, która była podstawą do ekranizacji, to jest film sprzed 40 lat, tak? A książka sprzed 60 chyba. Więc jakby tego typu, prawda, utopie, gdzie te antyutopie, gdzie wielkie korporacje rządzą światem, nie są absolutnie nowe, tak? Natomiast w praktyce to nie korporacje rządzą światem, to polityk może zniszczyć korporację, nieodwrotnie, tak? To znaczy, taka jest praktyka. Chyba, że jest utrzymywany pewien mit, który tak jest silnie akceptowany, że nie dajemy politykom możliwości, tak? Czy polityk nie może się sprzeciwić. To jest bardzo, bardzo ciekawy wątek. Kapitalizm ma większą,
ma tą większą ekspresję, ale to chroni wolność wbrew pozorom. Bardzo ciekawy wątek, który na pewno warto podjąć. Daje tylko tej władzy wielkiej korporacji, ale także małej firmie wtedy. Znaczy też, nie wiem, przedsiębiorstwo. Bardzo ciekawy wątek, który warto podjąć na przykład przy konstruowaniu, załóżmy, nowej umowy społecznej, która dotyczyłaby wszelkich aktywności człowieka, no, gospodarczej, aktywności społecznej, w ogóle całego konstruktu przyszłości, do jakiej zmierzamy. Ja nie wątpię, że taka nowa umowa społeczna przydałaby się, no, przynajmniej nad Wisłą. Natomiast obserwowałem redaktora Wójcika, którego chyba rozpierała potężna energia. I nawet miałem wątpliwość i bałem się, że pan redaktor będzie nam chciał zwiać, ponieważ ta energia nie pozwoli mu siedzieć w miejscu, ale cieszę się bardzo, że pan wciąż z nami jest i będę prosił o komentarz do tego, co zostało powiedziane. Być może uda się też panu uchwycić, jak pan sądzi, czy jest możliwe stworzenie właśnie modelu postępowania, czy modelu społeczno-gospodarczego, lepszego niż ten, w którym jesteśmy. I na czym ten model mógłby polegać? Takie fundamenty, czy mógłby pan nam wskazać? To, że się tak wiercę, proszę tego nie odbierać osobiście. Zawsze miałem problem z wierceniem się, za to dostawałem też różne bury na wykładach od wykładowców, wykładowczyń, więc tak, taki po prostu sposób bycia. Ja miałem tak tylko w podstawówce. Ja będę się jednak odnosił, chciałbym się odnieść przede wszystkim do wypowiedzi doktora Bukowskiego, do pierwszej i drugiej. Najpierw może krótko do drugiej. Wydaje mi się, że tutaj nie tylko doktor Bukowski, ale też profesor Gwiazdowski wrzucają wszystkie państwa do jednego worka. Państwa autorytarne i państwa demokratyczne. Owszem, XXI-wieczne państwo demokratyczne ma zdecydowanie większe możliwości, tak formalne, ale nawet bym powiedział teoretyczne, niż państwo XIX-wieczne, no choć przede wszystkim dzięki temu, że ma przeróżne możliwości inwigilowania i śledzenia obywateli, dzięki płatnościom kartom, dzięki logowaniom się telefonów do stacji BTS, to jest oczywiste, tylko że państwo demokratyczne ma też bardzo mocno ograniczenia formalne, no przez to właśnie, że jest demokratyczne, także władzę można odwołać. Więc moim zdaniem wrzucanie wszystkich państw, każdej władzy państwowej do jednego worka, no jest jednak sporym błędem. Poza tym z panów wypowiedzi, z pana doktora Bukowskiego, wydaje mi się też, wynika, że tak naprawdę jedynym źródłem wolności osobistej jest rynek i w ogóle gospodarka, tak? A to nie jedynym, ale istotnym. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Uważam, że rynek jest oczywiście, wolność gospodarcza jest oczywiście istotna i bezsensowne ograniczenie jej niekoniecznie przysłuży się ludności. Natomiast kluczowym źródłem wolności jest właśnie demokracja. Są właśnie zasady demokratyczne, przeróżne instytucje, które nazywane są też często demokracją liberalną, czyli generalnie instytucje w dużej mierze są źródłem wolności. Nie można twierdzić, że państwo jest tylko i wyłącznie pewną barierą dla wolności, a jedynym źródłem wolności jest gospodarka. I na przykład, dlaczego w Europie nie udała się taka polityka antypandemiczna, jaka się udała w państwach azjatyckich, szczególnie w Korei Południowej. W Korei Południowej wdrożono daleko idące instrumenty śledzenia obywateli, tworzenia sieci kontaktów i tak dalej. Często mówi się, że właśnie dlatego w Europie nie wprowadzono takich instrumentów, że w Europie by to nie przeszło, gdyż w Europejczykach po prostu państwo demokratyczne opiera się na zupełnie innych zasadach i społeczeństwo też kieruje się zupełnie innymi wartościami, ma inne wartości jakby zakorzenione w swojej mentalności. Oprócz tego nie zgadzam się też z tym, tutaj odnoszę się już do pierwszej wypowiedzi doktora Bukowskiego, z tym, że istnieje jakieś nieusuwalne napięcie między wolnością a równością. Według wypowiedzi doktora Bukowskiego wszyscy ci, którzy oczekują jakiejś większej oferty ze strony sektora publicznego, tak naprawdę szukają pana. Tutaj padła ta, moim zdaniem zupełnie kuriozalna jednak analogia do sułtana. No, żyjemy w zupełnie innych czasach. Tak? Stworzenie jakichś takich analogii do starych władców, którzy mogli posiąść żony kogoś innego, jest zupełnie nietrafione i jest moim zdaniem chwytem jednak poniżej pasa. Wolność i równość niekoniecznie muszą przede wszystkim być w jakimś nieusuwalnym napięciu. Na lewicy na przykład jest mnóstwo ruchów emancypacyjnych, czy to feministycznych, czy LGBT, które z jednej strony dążą do równości, czyli do równości, do traktowania ich równo, tych grup z
z pozostałymi obywatelami, ale tak naprawdę dążą do zwiększenia zakresu swojej wolności osobistej. Generalnie dążenie do równości w bardzo wielu aspektach zwiększa też wolność osobistą. Trzeba pamiętać, że nierówności dochodowe, nierówności ekonomiczne w ogóle, ale no najczęściej się mówi o tych dochodowych, bo one są najłatwiejsze do zmierzenia i też wydaje mi się, że mają największy wpływ na pozostałe obszary życia. Nierówności dochodowe i ekonomiczne w ogóle przekładają się na całą masę innych nierówności. To są nierówności w dostępie do ochrony zdrowia. To są nierówności w dostępie do usług komunikacyjnych w znaczeniu transportu, logistyki. To są też nierówności w zakresie dostępu do edukacji. No i to są wreszcie bardzo znaczne nierówności polityczne. Nierówności ekonomiczne też tworzą nierówności polityczne, więc walka z nierównościami niekoniecznie będzie musiała, a nawet na pewno nie będzie musiała zakładać zmniejszenia całego obszaru wolności osobistej. I właśnie na tym moim zdaniem powinna też polegać przemyślana polityka społeczna państwa. Na tym, żeby zwiększając równość obywateli w dostępie do różnych dóbr i usług, równocześnie zwiększać też ich wolność osobistą, dbając jednak właśnie o to, żeby te zasady i ramy demokracji nie były przekraczane. Bo ja się kręcę, teraz ja się kręcę, mogę? To rzecz, znaczy taka, bo to było sporo we mnie, tak, ale tylko krótko. Ja proszę powiedzieć tak, że jest dużo, jak tak powiem, dezynwoltury w środowiskach lewicowych, często też liberalnych, niedocenieniu tego, co władza i polityk zainteresowany władzą potrafi zrobić z ich ideałami, w jaki sposób je wykorzystać do tego, żeby osiągnąć własny cel. No i można powiedzieć, żeby tak się trzymać jakiegoś przedmiotu, no, blisko kapitalizmu, blisko naszej debaty, ale też współczesności. No, władza uchwaliła sobie w ostatnim czasie takie prawo, które umożliwia jej w momencie oskarżenia człowieka zajęcie mu całej własności, wejście na hipotekę wszędzie, niezależnie tam jego, żony, nieważne, wejście na hipotekę i potem trzymanie go w śledztwie, nawet bez aktu oskarżenia. Latami człowiek nie może dysponować żadną swoją, a teraz jeszcze chcą to rozszerzyć, żeby on nawet nie mógł sobie pożyczyć pieniędzy od kogoś, żeby móc zapłacić za ewentualnie przy ewentualnym oskarżeniu, zapłacić za to, żeby odpowiadać z wolnej stopy. Prawda? Czyli żeby złożyć kaucję. To robi ta władza współczesna, rzekomo demokratycznie kontrolowana. W imię czego? No oczywiście w imię tego, żeby zwiększyć zakres równości w naszym społeczeństwie i tych nędznych, prawda, wykorzystujących państwo, niepłacących VAT-u kapitalistów, doprowadzić do porządku w imię szerokiego ludu. No to pamiętajmy o tym, to są praktyczne rzeczy, które się dzieją codziennie. Przesuwanie linii w kierunku mniejszej wolności w imię wielkich ideałów jest całkiem praktyczną sprawą, której jest wielka. Dziękuję bardzo za tę uwagę. Odpuszczanie tego w imię pewnego idealizmu lewicowego. Jasne. Dziękuję bardzo za tę uwagę, panie doktorze. I profesor Gwiazdowski się zgłosił wcześniej. Tak, panie profesorze, słuchamy. Po pierwsze chciałem powiedzieć to samo, rozszerzając ten wątek, bo to nie tylko ostatnie regulacje, dlatego że pierwsze ustawy inwigilacyjne, to jest początek wieku, inwigilacja, czyli sprawdzanie wszystkiego, co robi obywatel, słynna ustawa o tak zwanych wojewódzkich kolegiach skarbowych z 2003 roku, w której i o zmianie niektórych innych ustaw, w której o wojewódzkich kolegiach skarbowych były dwa artykuły, a 37 było między innymi o kontroli skarbowej, która kontrolerom skarbowym przyznawała większe uprawnienia niż wtedy miał szef ABW. Takie kuriozum, tak? Ten proces inwigilacji obywatela rośnie w demokracji. Dlatego zacząłem się kręcić, jak pan Piotr mówił o tym, że demokracja ma mechanizmy zupełnie inne, które pozwalają twierdzić, że taki sułtan to był dużo gorszy. No, przed sułtanem można było schować się do lasu, tak jak mówił pan Maciek. Dzisiaj nie ma gdzie, bo jest ta właśnie inwigilacja, a różnica polega na tym, że jak mamy tyrana, który przecież może rządzić dobrze,
bo może być tyran ab exercito, ale może być też tylko i wyłącznie absquet titulo, czyli ktoś, kto bez tytułu włada, ale włada dobrze. Natomiast z drugiej, ale jeżeli tyran włada źle, to następuje konsolidacja społeczeństwa przeciwko tyranowi. Tak mieliśmy za komuny. Natomiast w demokracji może być tak, że 51% większość narzuca zniewolenie 49% mniejszości, a te większości łatwo odwrócić. I raz jedni zniewalają jednych, drugich, a za moment dzieje się na odwrót. Szpak dziobał Bociana, a potem była zmiana, tak? Więc wtedy, gdy mamy tego typu działania w demokracji, to dla społeczeństwa jako takiego jest gorzej niż w tyranii, bo tyrania działająca przeciwko społeczeństwu jednoczy społeczeństwo, a większość, minimalna większość działająca przeciwko mniejszości, minimalnej mniejszości, rozwala to społeczeństwo. Czyli nawet nie z punktu widzenia liberalnego indywidualizmu, ale z punktu widzenia jakiegoś rodzaju kolektywizmu, taka sytuacja jest dużo gorsza. No i teraz zobaczmy tę naszą rzeczywistość, dzisiejszą, skrzeczącą, tak? Platforma Obywatelska, zrobiłem tego dokładną analizę, w 2015 roku od marca do czerwca, tak? W imię hasła wygrajcie wybory, przegłosujecie sobie, co będziecie chcieli, zrobiła skok na Trybunał Konstytucyjny, który został następnie odwrócony w drugą stronę. Nowa większość przejęła dla siebie Trybunał Konstytucyjny. I co się dzieje dzisiaj? I dzisiaj opozycja mówi, a jak tylko wygramy, to my odbijemy sobie ten Trybunał Konstytucyjny. W związku z powyższym będzie on orzekał tak, jak my chcemy. Czyli instrumenty demokratyczne wcale, czyli większościowe, tak, w państwie, które jest państwem omnipotentnym i może coraz więcej, absolutnie nie stwarzają żadnych gwarancji wolności. Co jest gwarancją wolności, niezależności? No właśnie własność. Niezależna własność. Nie tylko od polityki, ale także od korporacji. Dlatego wszyscy, od Arystotelesa zaczynając, pisali o tym złotym środku. Gwarancją dobrze funkcjonującego państwa jest jak największy środek, czyli klasa średnia. A klasa średnia nie jest statuowana przez wysokość dochodu, tylko przez rodzaj tego dochodu, przez niezależność źródeł pozyskiwania tego dochodu. No i tutaj właśnie pojawiają się ci wstrętni przedsiębiorcy. Oczywiście trzeba baczyć, czy czasami jakiś przedsiębiorca nie przylatuje do polityka i nie mówi, wiesz co, weź ty uchwal taką ustawę albo inną ustawę, bo tak będzie, no nie dla mnie, no nie dla mnie, dla narodu, tak, dla społeczeństwa albo dla całej gospodarki lepiej, bo przecież nikt nie działa, nikt nie chce regulacji w swoim własnym interesie. Wszyscy chcą dobra dla innych, tak? Więc trzeba uważać, żeby tego nie robili, trzeba ich pilnować, żeby tego nie robili, ale trzeba pamiętać, że każda regulacja, która wprowadza jakieś rozwiązania korzystne dla jednych, niekorzystne dla drugich, jest per saldo niekorzystne dla całości. W książce Mała degeneracja redaktor Sękowski właśnie pisze też w jednym z esejów o Trybunale Konstytucyjnym. I głos rzeczywiście teraz proponuję przekazać redaktorowi Sękowskiemu jako prośbę o komentarz do tego, co powiedzieliśmy w tej rundzie. Pani profesor tutaj coś mówi i nie słychać pani. Tak, panie redaktorze, ja chciałam w tym kontekście, ta wymiana zdań, która teraz wystąpiła, chciałabym wrócić do tej tezy ciekawej bardzo pana Bukowskiego, że interwencjonizm to jest następstwem strachu przed wolnością. No a tutaj słyszymy, jak nam to państwo odbiera wolność poprzez przepisy, więc gdyby pan Bukowski powiedział, co to jest ten, jak rozumie tę kwestię strachu przed wolnością, bo ja myślałam, że interwencjonizm to jest strach przed niesprawiedliwością i właśnie nierównościami, ale prośba o mały nie komentarz. Chciałbym, może wrócę do tego, ale nie chciałbym Stefanowi Sękowskiemu, tak? No ja się odwoływałem do książki Froma,
z roku, nie pamiętam, którego, 1940 mniej więcej. Ja czytałam Fromma, ale... Widział tendencję do narastania na tych wszystkich autorytarnych reżimów z lat 30. jako odpowiedź ówczesnych mas, także klasy średniej, niższej klasy średniej, na zagrożenia, jakie przyniosła wolność. Znaczy tę niepewność własnej pozycji statusowej. Ja tylko dodam, że Fromm wpisywał się w to, co pisał również Adorno w Osobowości autorytarnej, co potwierdził fantastyczny eksperyment Milgrama przecież, tak? Jak ulegamy różnego rodzaju autorytetom, bo no, tak zostaliśmy często wychowywani w takim posłuszeństwie autorytetom. Panie redaktorze, czy mógłby pan przypomnieć pytanie do mnie? Pytanie tak naprawdę to była prośba o komentarz do tego, co zostało powiedziane. Właśnie z fotela publicysty wydaje mi się, że to jest jak najbardziej uprawnione, ale jeśli mogę w jakiś sposób pomóc, to zmierzając powoli już do zakończenia naszego spotkania, zapytam o ewentualną możliwość wymodelowania sytuacji, w jakiej teraz się znajdujemy, pana oczami. To znaczy, jak to powinno zostać poukładane? Możemy nawet odwołać się do konkretów, o których pan pisze w Małej Degeneracji, jakby chociażby o emeryturze obywatelskiej. Dobrze, to zacznę od tego komentarza, bo tutaj mam wrażenie, że pojawiło się kilka wątków, które się ze sobą łączą. No to jest taki nieoczywisty sposób, czyli kwestia nierówności, polityki, demokracji, wolności. Ja mam wrażenie, że znaczy nie możemy bagatelizować kwestii nierówności jako tematu, który, zgadzam się, jest pewną intelektualną modą, ale to też nie jest tak, że on się wziął znikąd. Rzeczywiście to, że się wielu naukowców i publicystów w tej chwili tym zajmuje, to się czyta w tej chwili, bo się tym ludzie interesują z różnych przyczyn. Natomiast ta nierówność, ona z jednej strony, mam wrażenie, jest przeceniana, ale z drugiej strony jest niedoceniana w tym sensie, że taka formalna wolność polityczna, ona jest jednak korygowana w cudzysłowie również przez majątek. Wpływ, to jaką siłę polityczną ma dany obywatel, zależy również od jego majątku. Przy czym tutaj znowu nie jest to tak, że jeżeli ja, nie wiem, zarabiam 10 razy więcej niż Kowalski, to mam 10 razy większą siłę polityczną. W Polsce przykładowo, moim zdaniem, gdybym mówił, że mamy, nie wiem, oligarchię, czy majętni ludzie trzęsą Polską, to byłoby nieprawdziwe stwierdzenie. Nie mamy w Polsce oligarchii. Mamy względnie równe podejście. Oczywiście to, że się pojawiają różne tematy, na przykład, że się 10 razy częściej mówi, nie wiem, o problemach komunikacyjnych w Warszawie, niż by to na to wskazywał udział demograficzny Warszawy w całej Polsce, przykładowo, to też się z czegoś bierze. Natomiast generalnie rzecz biorąc, może faktycznie dochodzi do takich sytuacji, jak w Stanach Zjednoczonych na przykład, gdzie rzeczywiście ten status majątkowy ma duży wpływ. Ale z drugiej strony, jeżeli powiemy, że to nie znaczy, że to, skoro u nas nierówności nie wpływają jakoś bardzo na politykę, skoro nie mamy oligarchii, to jest wszystko w porządku. Nie jest. To znaczy, drugą stroną medalu jest chociażby to, że politycy łaszą się na to państwo nasze nieszczęsne, ponieważ ono jest źródłem tej renty, która pozwala im umacniać swoją władzę. I jeżeli mamy sytuację, to jest w ogóle bardzo ciekawe, że z jednej strony jest dość powszechne, mam wrażenie, nie znam dokładnie wyników badań, ale jakby na przykład zapytać przeciętnego Kowalskiego, czy w Polsce doszło do wyprzedaży majątku narodowego za bezcen, także zostaliśmy w samych skarpetkach, to większość Polaków odpowiedziałoby, że tak było, przy czym tak nie było. I generalnie jesteśmy państwem, co prawda, kapitalistycznym, ale relatywnie mocno zetatyzowanym, i to stanowi łup dla polityków, dzięki któremu oni mogą umacniać swoją władzę. Przednia władza korzystała z tego tak jak i obecna, natomiast obecna
zauważyła, że może sobie na więcej pozwolić, mam wrażenie. I to jest jeden z elementów, który powinniśmy brać pod uwagę przy zmienianiu naszego polskiego kapitalizmu, ponieważ sytuacja, w której, znaczy to jest właśnie dobry przykład. Mamy zmianę władzy i w związku z tym tylko i wyłącznie to, że ktoś wygrał wybory, powoduje, że ma w zasadzie wpływ na, szacunki są różne, ale od kilkunastu do, nie wiem, 20 paru procent PKB w Polsce, które może wykorzystywać na swoje partyjne cele. Te szacunki są takie, jakie podałem, dlatego że różnie ludzie definiują przedsiębiorstwa państwowe, sektor przedsiębiorstw państwowych. Więc myślę, że to jest jeden z bardzo ważnych problemów, dlatego że on wpływa też na przykład na to, jak wyglądają media publiczne, jak wyglądają media prywatne ostatnio, duża ich część zakupiona przez nasz czołowego narodowego czempiona, Orlen. To byłaby na przykład jedna z rzeczy, które uważam należałoby zmienić. Bardzo dziękuję, bo to nam otwiera też właśnie podsumowującą rundę Państwa wypowiedzi. To znaczy, czy możecie wskazać pierwszy krok do tego, żeby ten kapitalizm w Polsce był lepszy? Co zrobić, żeby nam się po prostu żyło tutaj lepiej, mając do dyspozycji to, co mamy, nasze możliwości intelektualne, nasze możliwości w przedsiębiorczości edukacyjne. Pani profesor. Ja tutaj chciałam powiedzieć, że w tej naszej dyskusji taka nutka się pojawiła, że przedsiębiorcy to są fantastyczni, ale politycy to są okropni i to wszyscy bez względu na władzę, jaka jest. No i to tak jest rzeczywiście w świecie, też tak się dzieje, że spada zaufanie do polityków. Mamy problem kryzysu elit politycznych niewątpliwie, ale nie zmienia to faktu, że politycy są potrzebni, bo regulacje są potrzebne i państwo jest potrzebne, bo nawet najbardziej wolny rynek potrzebuje regulacji. I w związku z tym ja troszkę żałuję i trochę się dziwię, że w naszej dyskusji nie pojawiły się konstytucyjne zapisy o modelu kapitalizmu, jaki mamy. A ten konstytucyjny zapis to jest artykuł 20, społeczna gospodarka rynkowa. A w traktatach europejskich mamy wyraźnie powiedziane, że to ma być społeczna gospodarka rynkowa. A społeczna gospodarka, podłożem teoretycznym społecznej gospodarki rynkowej jest ordoliberalizm, a ordo znaczy ład. I to jest to, czego w świecie najbardziej nam w tej chwili potrzeba. A jaki ład? Ład gwarantujący trwały, harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy, a więc poprawę jakości życia ludzi, bo chyba o to tutaj chodzi. A żeby to nastąpiło, to muszą być podjęte działania, mówimy o ulepszaniu kapitalizmu, bo ta społeczna gospodarka rynkowa jest modelem oczywiście kapitalistycznym, oczywiście wolnorynkowym, ale w ramach określonych i to ordo je określa. Natomiast chodzi o to, żebyśmy podjęli działania na rzecz urzeczywistnienia tych zapisów, a one będą urzeczywistnione, jeżeli będą godzone interesy gospodarcze, czyli wzrost gospodarczy, by się przekładał na postęp społeczny i postęp ekologiczny. A w całym okresie transformacji byliśmy, jak pisze Piątkowski, czempionem wzrostu gospodarczego, ale bardzo zaniedbywane były kwestie społeczne i ekologiczne, a rezultaty mamy do dzisiaj w postaci smogów i różnych problemów. No, jeżeli ktoś mi powie, że dbaliśmy o klimat i że dbaliśmy o... O środowisko, to bardzo dbaliśmy. Polska miała na przykład jeden z pierwszych w ogóle
funduszy poświęconych ochronie środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Gospodarki. Deklaratywnie, a praktycznie nie, mamy... Nie, praktycznie, który miał od początku z wysokich opłat środowiskowych bardzo duże wpływy i budował wszystkie oczyszczalnie i tego typu rzeczy tak, na początku. No tak, dlaczego jesteśmy, dopuszczamy do tego, żeby śmieci z połowy Europy do nas przyjeżdżały? Dlaczego dopuszczamy do martwicy no niektórych... Mamy nasze państwo. No, ja o tym mówię, panie... To nie kapitalizm, doktorze. Powoduje. To nie kapitalizm. Ale ja o tym mówię, ja mówię przecież, niech pan słucha, co mówię, że społeczna gospodarka rynkowa jest systemem kapitalistycznym. Ja tutaj nie mówię, że to kapitalizm jest zły, tylko sposób realizacji i niekonsekwencja w działaniach. Oczywiście ten... można by tu długo mówić, między innymi terror cyklu wyborczego tu swoją rolę odgrywa. I dlatego nie zadbaliśmy o to, o ten zharmonizowany, potrójnie zharmonizowany rozwój społeczno-gospodarczy. Prywatną energetykę i prywatne górnictwo, panie, to już dawno byśmy się dekarbonizowali. Panie doktorze, proszę już zmierzajmy w stronę wypowiedzi, już bez polemiki, jeśli mogę prosić. Ponieważ, tak jak wspomniałem, jesteśmy w finale spotkania i tu już chciałbym pozostawić swobodę wypowiedzi państwu. No ja dziękuję bardzo. Jeszcze raz mówię, że ten nie ma, jeżeli nie zadbamy o harmonijny, potrójnie jakby zharmonizowany rozwój społeczno-gospodarczy, to żaden model kapitalizmu, tutaj każdy model kapitalizmu okaże się, przyniesie niezadowolenie, a my zapominamy często o tym, że to niezadowolenie albo te narastające nierówności to jest także zagrożenie demokracji, bo nie sposób, żeby pusty worek prosto stał. Panie profesorze, zwracam się do profesora Gwiazdowskiego. Więc moim zdaniem ratunkiem jest zwiększenie zakresu wolności ludzi, w tym przedsiębiorców. Notabene będzie to zgodne z ordoliberalizmem. Proszę zwrócić uwagę, że ordoliberalizm, o którym mówi pani profesor, to jest jedna z trzech nóg neoliberalizmu, tego wstrętnego neoliberalizmu. Bo w tym neoliberalizmie mieliśmy po pierwsze szkołę austriacką, Mises, Hayek. Po drugie, mieliśmy szkołę chicagowską, którą reprezentował Friedman. Po trzecie, mieliśmy szkołę niemiecką, w zasadzie szkołę fryburską, która została nazwana właśnie ordo liberalną. To od Civitas Humana, takiej książki Robkego z 1944 czy 5 roku, nie bardzo pamiętam, w której właśnie przedstawione są zarysy pewnego porządku. Na czym ten porządek ma polegać? Robkę pisze, znaczy powtarza notabene za Quadragesimo Anno, tego wstrętnego Piusa XI, który został uznany przez postępowców za faszystę, o redemptio proletariorum. I on mówi tak, albo wszyscy ulegniemy proletaryzacji jak w Rosji radzieckiej, albo uczynimy proletariuszy właścicielami. Czyli to, o czym mówiłem poprzednio, klasa średnia. Więc jeżeli my budujemy system, w którym wznosimy mury dla awansu klasie średniej, no to ona nie ma jak się rozwijać, a jej rozwój jest nam potrzebny. Nie jej trwanie, tylko jej rozwój, bo ona w dalszym ciągu jest za mała. My podejmujemy różnego rodzaju regulacje, mówiąc, że to przeciwko bogaczom one są wymierzone, a to jest wierutne kłamstwo. Ja nie wiem, czy to wynika z głupoty, czy to czysty sabotaż. Tak? Bo na przykład wysoka progresja podatkowa. Ona absolutnie nie przeszkadza bogatym ludziom. Ona przeszkadza dopiero tym, którzy chcieliby być bogaci. Bo jak ktoś już jest bogaty, to jest mu na rękę, żeby innym było trudniej się bogacić, żeby państwo zabierało im więcej z ich dochodu. Progresywny, źle skonstruowany podatek dochodowy szkodzi rozwojowi klasy średniej, czyli szkodzi wolności, czyli szkodzi ordoliberalizmowi. Jeżeli... Wolności majątkowe są w takich krajach jak Szwecja, Holandia.
No ale proszę. Właśnie dlatego, tak, bo mają bardzo wysokie podatki dochodowe, a oczywiście no, naprawdę bogaci, stary kapitał nie płaci żadnych podatków. Ale rodzina Wallenbergów cały czas od 100 lat na czele najbogatszych. A w Stanach Zjednoczonych po tym, jak dokonano obniżenia stawek podatkowych, tych marginalnych stawek podatkowych, które notabene i tak nikt w Stanach Zjednoczonych nie płacił, a przypomnijmy, że w 1944 roku tam było chyba 94% marginalna stawka podatkowa, wtedy na tej liście najbogatszych Amerykanów zaczęły następować przetasowania. Dzisiaj są na niej ludzie, których niedawno jeszcze w ogóle nie było. Czyli awansowali ci, którzy wyszli z tego niższego progu. W Szwecji Wallenbergowie płacą, optymalizują także, ale generalnie mówiąc płacą za to, że ciągle są na górze, ciągle są tymi najbogatszymi w Szwecji. To jest pewnego rodzaju różnica w podejściu. I moim zdaniem dzisiejsze pomysły dochodu podstawowego na przykład. To są pomysły przekupienia ludu, żeby głosował na tych, którzy dziś są elitą, żeby utrzymali istniejący system. No i nie dali awansować tym, którzy dopiero pukają, że my byśmy też chcieli. Panie profesorze, dziękuję bardzo. I doktor Bukowski, wreszcie panie doktorze, posłuchamy pana w całości. To takie, są dwa wątki, które myślę warto podkreślić. Jeden z nich to jest rozwinięcie tego, co powiedział profesor Gwiazdowski, mianowicie siła kapitalizmu, którą należy dać mu wykorzystać, jest to, że on jest bezwzględny dla kapitalistów. Kapitalizm, który nie jest bezwzględny dla kapitalizmów, przestaje działać. Bezwzględny to znaczy taki, który ma duży poziom konkurencji, żeby nowi kapitaliści mogli zabić starych kapitalistów. Bo to daje postęp techniczny, to daje destrukcję monopolii, to daje możliwość awansu materialnego, niżej, prawda, wymianę tych milionerów, to osłabia także ich wpływ na politykę i tak dalej. Więc jakby kapitalizm tak powinien być skonstruowany, żeby mieć ten walor. Oczywiście, no, znowu zgadzam się z państwem, prawda, którzy mówią, że jest wiele różnych typów i pewnie jest środków osiągnięcia tego i pewnie że nigdy żaden nie jest żaden nie jest idealny, no ale to, co teraz mam nadzieję, mam wrażenie, nam grozi, a tak naprawdę już się dzieje, nie tylko w Polsce, a w Polsce to jest coraz bardziej zaawansowane niestety, ale także w innych krajach rozwiniętych, krajach OECD, to jest właśnie to, że już właśnie porzuciliśmy ten kapitalizm, no jesteśmy blisko porzucenia go. Kapitalizm, który jest kapitalizmem niebezpiecznym dla kapitalistów, który ciągle przez konkurencję niszczy stare renty i powoduje narodzenie się nowych, które znowu będą zniszczone. A etatyzm do tego nie doprowadzi. Etatyzm to jest sentyment inteligencji, która uważa, że tylko w ten sposób można awansować osobiście jako kraj, jakiejś hierarchii dochodów. To jest bardzo niebezpieczna idea. A druga właśnie wiążąca się trochę, mało dzisiaj mówiliśmy o etatyzmie, to jest to, szukałem tej książki, tak się rozglądałem, szukałem, ale mam za dużo książek, więc nie mogłem znaleźć. To jest jedyna książka Acemogli Robinsona, którą lubię, to znaczy ta, która się nazywa się Narrow Corridor, wąski korytarz, który oni tam tutaj używają takiej metafory lewiatana w okowach. To znaczy twierdząc, że tylko lewiatan, który jest oczywiście dostatecznie silny, tak, żeby zagwarantować pewien zakres bezpieczeństwa instytucji, prawda, nie wiem, pewnie powszechnych typu edukacja, takich, nazwijmy to, inkluzywnych, jak oni by chcieli powiedzieć, ale też jest w okowach, tak, to znaczy nie jest lewiatanem, który się rozponoszy, tak, i robi co chce, czyli lewiatan, czyli państwo, może zagwarantować rozwój. A problemem, przynajmniej w mojej ocenie, współczesnego świata, nie wiem, władzy, polityki, jest to, że ten lewiatan już się wyrwał, a ludzie tego nie widzą i nie cenią, a także lewica zwłaszcza. Nie rozumieją, ale że ten lewiatan się wyrwał z tych okowów. Okowy skruszały. I to jest właśnie to, że jakby trzeba wrócić do liberalizmu. To liberałowie wyzwolili, w sensie ideowym, wyzwolili ludzi. Bo idea liberalizmu z XVII wieku była ideą wymierzoną we władzę, tak? Znaczy w opresję, która no wtedy miała oczywiście inny charakter niż współcześnie.
Ale wiatan współczesny niestety rozkruszył te okowy. Jeszcze gdzie niegdzie go trzymają, ale naprawdę to, że w Polsce można tego nie widzieć, jak bardzo lewiatan już te okowy skruszył, mnie zdumiewa. Dziękuję bardzo za tę opinię, dającą do myślenia. Zresztą jak poprzednie, podczas naszej bardzo owocnej dyskusji, ale oczywiście to tak naprawdę odbiorcy będą nas oceniać. A teraz wracam do redaktora Wójcika. Panie Piotrze, proszę o podsumowanie z pana strony. Najpierw małe sprostowanie do wypowiedzi profesora Gwiazdowskiego. To nie Piusa XI, autora Quadragesimo Anno, lewica uważa za faszystę, tylko Piusa XII. Się panu Piusy pomyliły lekko, ale to szczegół oczywiście. Nie, przepraszam bardzo, ad vocem muszę interweniować. Pius XI był autorem koncepcji, która znalazła się również w faszyzmie włoskim, korporacjonizmu. I dlatego pojawiła się teza, Pius chciał korporacjonizmu, tak samo jak włoscy faszyści, musiał być faszystą. Takie uproszczenia się niestety spotykają. No tak, do Piusa XI też były zarzuty, że na jego encyklikach budował swój system Salazar. Ale jednak przede wszystkim ta krytyka wymierzona jest w Piusa XII, a Piusa XI mniej. Pierwsze, co chciałem się odnieść do wypowiedzi doktora Bukowskiego, który stwierdził, że lewica podchodzi z taką dużą dezynwolturą do opresji państwa i do bagatelizowania ewentualnej opresji płynącej ze strony państwa. Tutaj być może nawet i tak jest, tylko że tutaj z drugiej strony można zaznaczyć, że obecni liberałowie zupełnie bagatelizują ewentualną opresję płynącą z kapitału prywatnego. Istnieje mechanizm przymusu ekonomicznego, istnieje wiele różnych mechanizmów. No, tacy klasyczni liberałowie jak ja, bo profesor Gwiazdowski to nie, ale ci, którzy państwo często nazywają liberałami, to tak, to się zgodzę. No, z panów wypowiedzi dzisiejszych raczej nie dostrzegałem jakiegoś doceniania właśnie tego, że kapitał prywatny może być również źródłem opresji. No, więc przede wszystkim, tak jak oczywiście żyjąc w Polsce, bardzo łatwo powoływać się na różne działania PiS, które autentycznie mogą zagrażać wolności osobistej, no ale z drugiej strony jednak Polska nie jest jedynym państwem europejskim, nie jest jedyną demokracją w Europie i są różne modele. Gdybym miał, bo w ogóle chyba wszyscy zapomnieli o pytaniu redaktora Oksanowicza. Ono było takie, że gdybyśmy mieli wybrać jedno rozwiązanie, które powinniśmy wprowadzić, to czym by ono było? I tu się ucieszyłem tak w duchu, bo miałem nadzieję, że w końcu dyskusja wkroczy w jakieś bardziej konkretne ramy, a nie strasznie ogólne teoretyzowanie. I dlatego też jednak odniosę się do pytania redaktora Oksanowicza. W tym momencie uważam, w Polsce jesteśmy w takim momencie historii i w ogóle w takim momencie rozwoju, że nie należy już wprowadzać wielkich reform, takie jak wprowadzano pod koniec lat 90. Trzeba raczej zmieniać nasz system gospodarczy z całym szeregiem drobnych zmian prowadzących ku lepszemu. Pierwszym taką zmianą, i tutaj na pewno Robert Gwiazdowski podskoczy, jest według mnie wprowadzenie bardzo wysokiej i realnej progresji podatkowej. I tu się absolutnie nie zgadzam z tym, że w krajach nordyckich progresja podatkowa jest instrumentem blokowania awansu społecznego, bo tak wyszło, tak zrozumiałem pana wypowiedź. No więc tutaj mam przed oczami raport OECD Broken Social Elevator, który między innymi na jednej z grafik pokazuje, jak wygląda mobilność społeczna w krajach OECD. Ile pokoleń potrzeba, żeby z dołu drabiny dochodowej dojść do mediany dochodów. W Danii dwa pokolenia, w Norwegii, Finlandii i Szwecji trzy pokolenia, w kolejnych państwach po cztery, średnia OECD to jest 4,5, w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii to już jest 5. Więc tak naprawdę, oczywiście mógłbym też wybrać... Do mediany. Tak. Ale są tam też inne grafiki, które pokazują, jak wyglądała zmienność między trzecim i czwartym kwintylem, czwartym i piątym. I tam również kraje nordyckie generalnie wypadają znacznie lepiej niż anglosaskie.
Więc mobilność społeczna, podatek progresywny absolutnie nie szkodzi mobilności społecznej. Podatek progresywny również nie szkodzi aktywności zawodowej, bo kraje z wysokimi skrajnymi stawkami podatku dochodowego mają też bardzo wysoką aktywność zawodową. Mowa na przykład o Beneluxie, o Austrii, o właśnie o krajach nordyckich, w których skrajna stawka podatku dochodowego sięga 50%. Więc moim zdaniem pierwszą rzeczą, którą należy wprowadzić w Polsce, to jest reforma podatku dochodowego w kierunku silnej progresji i oczywiście zlikwidowaniu podatku liniowego dla przedsiębiorców, a także zlikwidowaniu ryczałtowych składek dla przedsiębiorców. Chociaż sam jestem przedsiębiorcą i stracę tak naprawdę na tym prawdopodobnie, ale jednak uważam, że utrzymywanie ryczałtowych składek dla przedsiębiorców jest jedną z najbardziej skandalicznych preferencji podatkowych, jakie są w Polsce. A to składki są podatkami? Generalnie są obciążeń danin. Okej, okay. To jak już się zgodziliśmy, że składki są podatkami, to jest dobrze. Z tej nadwyżki dochodowej, która by powstała dzięki temu, dzięki zniesieniu ryczałtowych składek i zniesieniu podatku liniowego i wprowadzeniu wysokiej progresji, w pierwszej kolejności należałoby dofinansować służbę zdrowia do poziomu około 6% PKB. I te dwa rozwiązania moim zdaniem już w dużej mierze poprawiłyby sytuację w naszym kraju, a kolejne reformy, jakie należałoby wprowadzać, również powinny mieć charakter punktowy, ograniczony, bez jakichś takich wielkich teorii, które nie wiadomo do czego miałyby zmierzać. Bardzo dziękuję. I wreszcie redaktor Sękowski. Jedną rzecz sobie przypomniałem, kto jest najbogatszą osobą w Holandii. Najbogatszą osobą w Holandii jest spadkobierczyni rodu Heineken. Oczywiście od Heinekena, który założył browar w XIX wieku. Ale trzeba wiedzieć, że ten z historii gospodarczej, ja się zajmuję też historią gospodarczą, że ten Heineken to nie był biedny człowiek. On był z bardzo bogatej, starego rodu kapitalistycznego holenderskiego, który sięga gdzieś tam jeszcze do średniowiecza, do XIV wieku. Oni zawsze byli bogaci. Zawsze byli bogaci. I to naprawdę nie jest przypadek, że najbogatszymi ludźmi w pewnych krajach są wyłącznie stare pieniądze. To ja teraz chciałbym podać te swoje... Ale przepraszam bardzo, Jacko, szybciutko jedno zdanie. Otóż jak wprowadzimy tę wysoką progresję podatkową, to nierówności dochodowe w Polsce wzrosną. Wiem, co mówię, jako doradca podatkowy. Z całą pewnością moje dochody wzrosną w stosunku do tych, którzy będą wprowadzali progresję podatkową, bo da się jej uniknąć. Nie mówiąc już o tym, że śmieszna jest teza, że to cokolwiek zmieni, bo pamiętajmy, że 97% Polaków jest w pierwszym progu podatkowym. W związku powyższym, nawet jeżeli opodatkujemy skutecznie, bo oni nie uciekną, nie przyjdą do mnie, żebym im pokazał, jak to zrobić, te 3%, to dochody z tego będą jak kot napłakał. Nie da się. Ale przecież chodzi o to, żeby właśnie obciążyć. A dlaczego jest 3%? Te 3% to są sami pracownicy sektora publicznego, którzy nie mają uciec jak na podatek liniowy. Ewentualnie jakaś drobna grupa specjalistów, którzy z jakichś różnych względów nie przeszli na podatek liniowy. Likwidacja podatku liniowego dla przedsiębiorców sprawiłaby, że do drugiej, trzeciej, czwartej i piątej, bo tyle według mnie powinno być stawek podatku progresywnego, wpadałoby znacznie więcej ludzi. Obecnie po prostu ludzie unikają skali podatkowej i dlatego jest tylko 3%. Ale tych przedsiębiorców, którzy są na 19-procentowym podatku, jest 400 tysięcy. 600 tysięcy to są najbogatsi ludzie, którzy tam jest średni dochód kilkadziesiąt tysięcy. Jeżeli pan zakłada, że jeżeli zlikwiduje pan 19-procentowy podatek dla nich, to oni co zrobią? Będą płacili 50? Czy może założą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udziałowcami będzie spółka? Szanowni panowie, ponieważ trochę wymykamy się ramom spotkania, jednak jestem winny to zarówno pozostałym uczestnikom naszego spotkania, jak i naszym odbiorcom, żebyśmy jednak nie zaszli w szczegółach dalej. Dziękuję bardzo za te uwagi. To może być też impuls dla Nowej Konfederacji, do tego, żebyśmy na przykład dyskutowali w tak mocno sprecyzowanym temacie. A teraz oddam głos z powrotem redaktorowi Sękowskiemu. Tak, właśnie tak coś czuję, że też debata na temat podatku dochodowego była ciekawa.
Ale odpowiadając na pytanie, postaram się krótko i kilka wymienić takich kwestii bardziej szczegółowych. Pierwsza, wydawałoby się ona pierwszy rzut ucha niezbyt szczegółowa, bo ona, ale bardzo ważna. Przywrócenie znaczenia praworządności w Polsce. I nie mówię tutaj hasłowo na zasadzie, nie wiem, odzyskać trybunał, sądy dla kogokolwiek tam, tylko chodzi o to, że w Polsce właściwie chyba zapomnieliśmy jako społeczeństwo, do czego jest prawo i praworządność, a to jest bardzo ważne. Druga rzecz, kwestia, kolejne elementy są ze sobą powiązane, więc będę między nimi płynnie przychodzić. Kwestia pracy, zarówno jeśli chodzi o podatku składkowanie, tak bym to określił, bo tutaj wrzucam do jednego worka świadomie kwestie podatków i składek i kwestia prawa pracy. Mam wrażenie, że w Polsce mamy takie odwrócone flexicurity, bo z jednej strony mamy kodeks bardzo sztywny, a z drugiej strony mamy względnie wysokie, zwłaszcza w porównaniu do innych form, opodatkowanie pracy, które powoduje, że ludzie mogą, jeżeli chcą, znaczy jeżeli tylko mogą, co ma oczywiście swoje skutki, to również dalekosiężne, ale nie chcę tego wątku rozwijać. Wolałbym raczej odwrócenia tej sytuacji, a na pewno znalezienie jakiegoś lepszego miksu, również podatkowego i tutaj jest też kwestia podatku dochodowego od pracy i od kapitału. Wydaje mi się, że w Polsce jednak te proporcje są mocno zaburzone. Oczywiście odwrócenie tego miksu nie jest, czy też wyrównanie takie proste nie jest proste, chociażby ze względu na to, że kapitał również lubi uciekać, bo akurat po tej stronie wymagałoby to podniesienia, jeżeli byśmy chcieli obniżyć opodatkowanie pracy, ale na pewno tutaj należałoby szukać jakichś rozwiązań. Kolejna rzecz to jest kwestia emerytur. Tutaj też nie chcę wchodzić w szczegóły, ale to jest bomba, która nam wybuchnie za no już niebawem, kilkanaście, kilkadziesiąt lat i zacznie nas to naprawdę bardzo poważnie boleć. No i ostatnia rzecz, na której się zupełnie nie znam, ale wiem, że jest ważna, jest kwestia regulacji środowiskowych, która no, trzeba tutaj się tym na poważnie bardzo zająć. To tak, że dotyczy kwestii kapitału. Dziękuję tak, bardzo. No i polecam. Ja nie powiedziałem konkretnych rzeczy, tak jak tutaj pan redaktor Sękowski, pan redaktor Wójcik. Ja nawiązałem do tego lewiatana Wokowa i to jest nałożenie lewiatanowi okowu, bardzo praktyczne, jest bardzo ważne, jest moim zdaniem absolutnie kluczowe. Państwo musi być ograniczone. Musimy mieć znacznie większej wymagań od polityków, a przestać jakby się orientować, prawda, na to, żeby to państwo więcej zaczęło kontrolować nas, jako przedsiębiorców, jako pracowników, jako obywateli. No w praktyce to oznacza, tak? To znaczy w naszym systemie wartości, to bardzo namawiam lewicę, ale też tak zwanych liberałów, prawda? Do tego, żeby się zainteresowali naprawdę takimi rzeczami, jak areszty wydobywcze, jak właśnie wspomniana przeze mnie prewencyjna konfiskata majątku w śledztwie, prawda? Jak wszystkie rzeczy, które dają władzy bardzo istotną zakres uprawnień nad obywatelem w sytuacji, kiedy on jest coraz bardziej bezbronny według tego. Natomiast oczywiście system powinien być tak zorganizowany właśnie, to mówiłem o tym pierwsze, żeby kapitalizm był kapitalizmem konkurencyjnym. To nie znaczy, że nie należy mu dawać wymagań, prawda? Niech będzie środowiskowych, prawda? W wielu obszarach możemy wymagać, prawda, pewnych standardów jako pewna społeczność. Tak? Niech będzie to z duchem ordoliberalizmu. Bardzo dziękuję tak państwu. Ale podstawową wartością, której moim zdaniem zupełnie zapomnieliśmy, jest to, żeby kapitalizm był konkurencyjny, żeby dopuszczał nowe firmy, żeby nie utrudniał powstawania nowych firm i bogacenia się. Właśnie ta progresja, o której tu jest powiedziane, to moim zdaniem to jest błąd, ponieważ nowe firmy mają prawo rosnąć po to, żeby stare firmy upadały, żeby się kapitaliści, że tak powiem, bali. Tak? No właśnie, bo jest trudno być kapitalistą, to jest życie w stresie, dlatego że zawsze przyjdzie ktoś i zabierze mi mój biznes. Ale jeżeli tak ułożymy system, że starzy kapitaliści będą zadowoleni, no to oczywiście oni się tak umówią z politykami, że będą stuprocentowo bezpieczni,
będziemy mieli ten korporacjonizm, którego podpisa 11 lewica bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzisiaj podjęliśmy temat tego, czy lepszy kapitalizm jest możliwy w następującym towarzystwie. Pani profesor Żwieta Mączyńska, pan profesor Robert Gwiazdowski, pan dr Maciej Bukowski, pan Piotr Wójcik i pan Stefan Sękowski. Dziękuję Państwu raz jeszcze. Oczywiście, że powstaje wrażenie, że nie wyczerpaliśmy tematu. Oczywiście, że mamy nadzieję, że uda nam się spotkać znowu i że będziemy dyskutować. I oczywiście mamy nadzieję na taki poziom polemiczności, jaki dzisiaj zaistniał. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. We'll be right back.